Torus w Gdańsku to jeden z wiodących deweloperów z waszym flagowym budynkiem Alchemią, w którym już wiemy, że w tej chwili ulokowanych jest kilka gigantów, takich jak chociażby Kemira. W tej chwili, w dniu dzisiejszym, podpisaliście umowę z kolejnym gigantem, tym razem z branży finansowej, firmą State Street. Jaki to jest moment dla Torusa? No to jest wielki moment. Dzisiejsza uroczystość uświadomiła nam, że dokonaliśmy rzeczy, o której nie marzyliśmy kilka lat temu. Zwłaszcza, że cały drugi etap mam praktycznie wynajęty. Jest to dobry moment dla Gdańska, świetna wiadomość dla wszystkich poszukujących pracy, a dla Torusa to jest wielka chwila i wielka motywacja do działania w przyszłości. Posiadacie Państwo bardzo nowoczesną powierzchnię biurową. State Street, z tego co wiemy, na ogół nie szuka małych lokalizacji, tylko dużych. Jak dużą powierzchnię wynajmie u Was State Street? State Street zdecydował się na wynajęcie 14 tysięcy metrów od stycznia tego roku. Jest to jedna z największych, jak nie największa powierzchnia objęta jednorazowo przez najemcę. Nie jest to relokacja. Mówimy o nowej powierzchni, nowym projekcie. Jest to powierzchnia, która wymagała od nas wielkiego wysiłku, aby sprostać wymaganiom State Street. Patrząc na Wasz rozwój i to, jak Alchemia rośnie, najpierw w pierwszym etapie, potem w drugim, co dalej Torus planuje w Trójmieście? No, to, co planujemy, to widać. Rozpoczęliśmy wyburzenia naszego biurowca na rogu ulicy Grunwaldzkiej koło Brzeskiej, gdzie powstanie trzeci etap. Będzie to projekt jeszcze większy niż budynki pierwszego i drugiego etapu, natomiast nie wyższy. Trzymamy w takim razie kciuki, aby równie szybko zapełnił się ten trzeci etap, jak te pierwsze dwa. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.